Witam oczywiście bardzo serdecznie z tej strony Mekal 209. Witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych, oczywiście KL-a. Dzisiaj oczywiście się będziemy mówić na temat oczywiście zamarzniętych róż. Co zrobić, jeśli oczywiście na wiosnę będą jakieś wskaźniki od jeżeli oczywiście w marcu pojawią się coś takiego, że róża ma jakieś, nie wiem, choroby grzybowe, czy coś takiego po, że róża niby zmarzła, czy coś takiego, czy niby jakieś choroby ma, czy coś takiego, i jak mniej więcej zwalczyć to, że praktycznie w marcu róża była troszeczkę przymrożona. Wystarczy po prostu ją troszeczkę poobcinać i oczywiście tutaj zaraz oczywiście powiem co dalej. Oczywiście możemy użyć, właśnie oczywiście chcę przejść dalej, bo możemy użyć właśnie tego preparatu, tutaj oczywiście przejdę dalej, Poliversum WP, czyli zwarcza choroby roślin, i więc on służy oczywiście do trawników, do owocowych drzew, krzewów, do roślin oczywiście ozdobnych, i tym oto Poliversum WP możemy oczywiście różę podlać i spryskać, bo mamy taką specjalną siateczkę. Dostajemy w tym w komplecie, wszystko ładnie, elegancko, możemy to przesitkować. Oczywiście to jest chyba tam około 5 gram na 10 litrów, także możemy to tym podlać tą różę, potem możemy też spryskać, nie ma problemu. I będzie, myślę, że będzie ok. Oczywiście polecam to. Też to polecam oczywiście kanał Zielone Pogotowie, dlatego też jak zobaczyłem, to nie uwierzyłem, że to w ogóle pomogło. I rzeczywiście oczywiście pomogło, dlatego oczywiście to bardzo oczywiście polecam. Tak jak mówię, po prostu wystarczy przysiąć troszkę te zamarzniałe, te pędy, tak dalej i końcówki, i po prostu tym podlać. I wtedy myślę, że będzie ok z różą. To samo też dotyczy rododendronów. Rododendronów też dotyczy i innych różnych roślin ozdobnych. Także jeżeli chodzi oczywiście o ten materiał, to by było na tyle. Jeżeli chodzi o to, mam nadzieję oczywiście, że Wam pomogę. No i oczywiście jak zawsze zachęcam do subskrybowania oczywiście kanału. Oczywiście porady ogrodnicze KL oczywiście na YouTube. No i do zostawienia łapki w górę, jeśli oczywiście materiał się Wam spodobał. Także oczywiście dziękuję Wam za uwagę, no i do zobaczenia do kolejnych materiałów. Myślę, że jutro, dziś oczywiście wyjątkowo jeden materiał, bo po prostu nie miałem czasu, a musiałem parę porządków zrobić jeszcze. Oczywiście obiecałem, że jednemu panu wyślę dwie agawy, także myślę, że jutro kolejne materiały. Jutro myślę, że będą dwa, ale dziś wyjątkowo niestety jeden, no niestety, no tak to już bywa. Dobra. To by było na tyle, także dziękuję Wam oczywiście za uwagę, za oglądanie tego materiału ogrodniczego. Myślę, że się przydał, bo na pewno się przydał. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Na razie i do zobaczenia.